biegi A, zarówno na 100 metrów przez płotki, jak i na 100 metrów płaskie. Tam, jak mówiłeś, zobaczymy również Asafę Powella na setkę, a tutaj kilka bardzo ciekawych zawodniczek. No przede wszystkim na piątym Lolo Jones, Amerykanka, którą znamy z biegów przez płotki, bo to jest płotkarka, czwarta na igrzyskach w 2012 roku. Ania Kiełbasińska na szóstym, oto Weronika Wedler na torze czwartym. Jones na torze piątym, to jest Kiełbasińska, Katarzyna Sokulska na torze siódmym i na ósmym Ewelina Popowska na pierwszym torze. Katarzyna Wesołowska, potem Agata Pokasiewicz, Marys Szmidowa, reprezentantka Ukrainy, Weronikę Wedler już wymieniała. Lolo Jones to nie tylko biegaczka, ale również startująca w bobslejach, mistrzyni świata w drużynie mieszanej z 2013 roku. Jeśli chodzi o płotki, to lepiej się czuła w hali. Dwukrotnie zdobyła halowe mistrzostwo świata w 2008 i 2010 roku. Lolo Jones w tym roku 11.30, ona na piątym torze, Ania Kiełbasińska 11.34, Weronika Wedler 11.62, a więc tor piąty, tor szósty, to są te dwa, gdzie będzie walka o zwycięstwo. No i została troszeczkę Lolo Jones, znacznie lepiej Weronika Wedler ruszyła, ale już Amerykanka przyspiesza. Amerykanka Wedler, teraz Kiełbasińska przyciska, będzie druga, a więc Lolo Jones 11.60 przed Polką Anną Kiełbasińską i drugą sporek Weroniką Wedler. Lolo Jones zobaczymy dzisiaj zresztą również w biegu płytkarskim. Czyli to była taka rozgrzewka, taka przebieżka. Tak, przetarcie przed biegiem płytkarskim, to jest zawsze dobre takie pobudzenie przed płytkami. Nie ma dwóch biegów płytkarskich, lepiej jest biegać dwa razy przez płytki, wtedy ten drugi bieg wychodzi znacznie lepiej po takim właśnie dynamicznym wejściu w zawody. Zobaczmy, została trochę na starcie, świetnie wystartowała Weronika Wedler, została również Kiełbasińska, ale ona biega również dobrze 200 metrów, a nie Kiełbasińska, więc zmierzą się jeszcze raz w biegu płotkarskim. Obie, Lolo Jones i Anna Kiełbasińska, minimalnie szybsza Amerykanka. Z tej górnej perspektywy bieg wygląda kompletnie inaczej, nie dlatego, nie tylko dlatego, że inaczej wyglądają zawodniczki, ale ich pozycje względem siebie. Zawsze w tej bocznej perspektywie tory górne wydają się biec szybciej, a potem pod koniec i Grzegorzem Zimniewiczem. A oto wyniki biegu B pań. 400 przegrała Ania Kiełbasińska, Wedler 11.83.